Witam bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F122. No i zaczynamy, słuchajcie, właśnie premierę, którą oczywiście tutaj naprawdę każdy z nas mocno czekał i wspominał w wielu miejscach. No i słuchajcie, zaczynamy, oczywiście. Nie obyło się bez żadnych kłopotów. Na początek duże problemy, słuchajcie, z dźwiękiem. Rwanie, nie wiem jak tam u Was, ale niestety musiałem sobie z tym dosyć mocno od razu poradzić. No bo niestety, słuchajcie, nie dało się tak naprawdę nawet wejść do menu, żeby nie rwało. Gdzieś tam na początek myślałem, że to jest kwestia ustawień grafiki, później ustawień audio i tak dalej. Oczywiście nic. Z tych rzeczy, tak naprawdę, aktualizacja, spójność plików, no i na koniec gdzieś aktualizacja, która, no, mam nadzieję, słuchajcie, wyeliminowała kwestię właśnie z tym dźwiękiem. No i słuchajcie, żeby nie przedłużać, zaczynamy pierwszy odcinek poradnika z F1 22 właśnie na moim kanale. Zaczynamy, oczywiście, od przejścia. Do menu nowość, jeżeli chodzi o F1 22, słuchajcie, komunikacja z usługami online spięta. Z Originem, no i to jest oczywiście ważna informacja. Tutaj otrzymaliśmy Bitcoiny. No i mamy to, słuchajcie, jesteśmy. Zobaczcie tutaj, właśnie w naszym można powiedzieć, pomieszczeniu w naszym house. Jeżeli chodzi o F1, no i tak jak widzicie, troszeczkę zmian widać już gołym okiem. Oczywiście, zmiana menu to też jest istotne, bo gdzieś tam F1.20. 20 i 2021 no miały troszeczkę podobieństwo jeżeli chodzi o menu natomiast tutaj tak jak widzicie mamy do czynienia z ekranem głównym gdzie mamy nową karierę, salon firmowy, opcje gry no i ułatwienia dostępu oczywiście za moment sobie to wszystko omówimy no i następna najważniejsza chyba dla nas wszystkich to jest oczywiście F Jeden live. Tutaj możemy wybrać dostosowanie, super samochody, wirtualny salon, trofea, kino, F1, live odwiedzający. No i oczywiście za chwilkę do tego wrócimy. Kariera. Tak jak widzicie, mamy do dyspozycji, oczywiście, karierę solo, czyli możemy rozpocząć nową grę w trybie Kariera lub mój zespół. Tutaj oczywiście mamy wiele podobieństw do tych. Tytułów, które mieliśmy ostatnio. Możliwość testować, no i możemy oczywiście ścigać się tutaj w barwach jednego z oficjalnych zespołów Formuły 1, lub oczywiście założyć własny i poprowadzić go do zwycięstwa w klasyfikacji Mistrzostw Świata Konstruktorów FIA Formuła 1. No i oczywiście też najważniejsza dla nas, czyli kariera dwuosobowa, która oczywiście daje nam możliwość rywalizacji. Z naszym znajomym, z naszym kolegą z zespołu. Oczywiście tutaj, tak jak widzicie, możemy wziąć udział. W całym toku kariery F1 22. no i oczywiście możemy współpracować albo rywalizować, zarządzać pracami badawczo-rozwojowymi, rywalizacją, kontraktami i innymi aspektami w walce o Mistrzostwo Świata kierowców oraz konstruktorów FIA Formuła 1. Także to na pewno będzie bardzo często używane przez nas tutaj, jeżeli chodzi o karierę dwuosobową. Kolejna kwestia, czyli solo. Słuchajcie, no Grand Prix. Oczywiście to pamiętamy, jak najbardziej możemy utworzyć własny wyścigowy weekend składający się z serii e, wydarzeń próba czasowa to oczywiście nasze tam triale, czyli możemy ustanawiać rekordy czasów, okrążeń i sprawdzać się w rywalizacji z najszybszymi kierowcami na świecie, na razie słuchajcie naprawdę około tam 600, no ale oczywiście z każdym dniem, szczególnie już po pierwszym lipca, no ta liczba słuchajcie wszystkich graczy, którzy właśnie no ustanawiają swoje czasy swoje rekordy będzie oczywiście wzrastać. No i coś nowego, słuchajcie: gorące okrążenia Pirelli. Zestaw ekscytujących wyzwań, w których do dyspozycji masz najmocniejsze samochody szosowe. I to jest naprawdę, słuchajcie, dosyć ciekawa sprawa. Dobra, muszę to troszeczkę inaczej podpiąć, no ale dobra, już, już powinno być. Już powinno być dobrze. No dobra, słuchajcie, gorące okrążenia Pirelli, więc to na pewno będziemy testować tutaj jako nowość. No i oczywiście gra wieloosobowa, naprawdę ładnie wygląda to w menu, wyścig nierankingowy, wydarzenie tygodniowe, no i tutaj tak jak widzicie kończy nam się trening i kwalifikacje, no mam nadzieję, że uda nam się jak najszybciej to wydarzenie tygodniowe przejechać, bo jednak będę chciał słuchajcie w F1 22 tutaj cały czas, cały czas podążać za tym co jest najważniejsze. No, i oczywiście podzielony ekran. Tutaj do dyspozycji możliwość również grania ze swoim znajomym. Gra rankingowa. Wyniki z poprzedniego tygodnia. Gra oczywiście w sieci. No i ligi F1, które no niestety, słuchajcie, na dzień dobry dostały informacje, iż niestety, ale osoby, które kupiły. E, grę F122 na różnych e, portalach. No, niestety, będą traktowane tak, jakbyśmy mieli, słuchajcie, e, zupełnie inne, e, można powiedzieć, tutaj e, komputery, e, czyli tak jak do tej pory było traktowane e, PC i PlayStation, no to niestety, ale do tej gron, do tego grona dołączyło właśnie. E, no, można powiedzieć EA Games w kwestiach właśnie różnych sposobów zakupu właśnie f 122 czyli ci co mają Steama, no można powiedzieć, że są w najlepszym w tej chwili położeniu, dlatego że większość lig no raczej będzie skupiała się na Steamie, no a niestety dopóki nie otrzymamy crossplaya, na razie możemy zapomnieć o wspólnym ściganiu, jeżeli chodzi o Steama, Origina, Epic Games i wiele, wiele innych, bo oczywiście metod zakupu gry f 122 było sporo. No cóż, zobaczymy słuchajcie, miejmy nadzieję, że EA Games w miarę szybko to rozwiąże, oczywiście no data dopiero tutaj pada na jesieni, a przecież to jest naprawdę bardzo dużo czasu, jeszcze są wakacje, więc no jest to Taki okres, można powiedzieć, wzmożony dla graczy, więc zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie rozwiązane. No i na koniec, w menu, słuchajcie, centrum. Gracza mamy salon firmowy, przepustka na podium, poczta, super licencja, no i sklep z przedmiotami. Tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o właśnie zmiany w menu. No i po kolei, słuchajcie, zaczniemy sobie dzisiaj od omówienia, zobaczymy jak to wygląda. Słuchajcie, no, oczywiście, nowa kariera. Możemy tutaj, tak jak widzicie, wybrać sobie. O tym już wspominałem na początku. Czyli możemy oczywiście wybrać kierowcę, wtedy wcielamy się w kierowcę, podpisujemy kontrakt z jednym z oficjalnych zespołów Formuły 1. No i oczywiście możemy wywalczyć drogę na szczyt w klasyfikacji mistrzostw świata i kierowców Formuły 1. Ciekawe dlaczego tutaj akurat nie ma FIA. No ale okej. Okay. Druga kwestia, oczywiście, która mnie osobiście bardziej interesuje i gdzieś zawsze właśnie tą ścieżką staram się podążać, czyli mój zespół. Oczywiście gramy jako kierowca i jednocześnie właściciel zespołu. No i oczywiście możemy wtedy zaprojektować swój zespół, zarządzać nim i poprowadzić go na szczyt w klasyfikacji mistrzostw świata konstruktorów FIA Formuła 1, tutaj oczywiście tego wpisu już e, nie brakowało to oczywiście w kolejnych odcinkach e, dzisiaj odcinek pierwszy poradnika F1 22 więc chciałbym żebyście po prostu mogli zobaczyć co tutaj się zmieniło, co tutaj zostało dodane? No i zobaczmy. Salon firmowy. Salon firmowy. No, tak jak widzicie, mamy tutaj naprawdę ciekawe rzeczy do dyspozycji. Nie ma jeszcze, słuchajcie, wszystkiego, naprawdę, bo tak jak widać, aczkolwiek, no, Puma tutaj naprawdę świetne rzeczy. Produkuje, jeżeli chodzi o czapki, koszulki nawet spodnie czy buty więc osobiście mogę polecić jakość naprawdę jest ciekawa no i tak jak widzicie możemy sobie tak naprawdę wybrać tutaj no można powiedzieć 10 sklepów w których oczywiście dokonamy pewnych zakupów no i oczywiście e-sklep Mamy tutaj do dyspozycji, tak jak zobaczyliście, na początku dostaliśmy na dzień dobry 18 tysięcy bitcoinów. No i gdzieś będziemy sobie po kolei starali się to wykorzystać. Oczywiście, gdyby nam bitcoinów zabrakło, zawsze możemy te bitcoiny sobie po prostu dokupić. No dobra, tak to by wyglądało, jeżeli chodzi o salon firmowy. No, i przechodzimy, słuchajcie, do najważniejszej kwestii, czyli oczywiście opcje gry. No, można powiedzieć, że za wiele się tutaj nie zmieniło, ale oczywiście jest to tylko błędne wrażenie na początek. E, oczywiście ustawienia. Zobaczmy, interfejs no, wygląda bardzo, bardzo podobnie do tego, co mieliśmy w 21 w formule. No, ale e, zobaczmy, jak to szczegółowo wygląda. Systemy. Wspomagające, oczywiście, to co z nami znam już jest tutaj od dłuższego czasu, to co najbardziej znamy, czyli umiejętności jazdy. No, ja zapowiadałem, słuchajcie, że w F121. Będę już powoli wyłączał wszystko. No i na takich ustawieniach tak naprawdę chciałem w ten tytuł wejść, czyli F122 bez linii, bez żadnych asyst. No tutaj jeszcze ten ABS cały czas gdzieś mi stoi z tyłu głowy. Dlaczego? Dlatego, że no przy dohamowaniu no można powiedzieć, że jak się troszeczkę przesadzi. No to naprawdę bardzo łatwo można stracić kontrolę. No ale tutaj słuchajcie, ważna sprawa. Z uwagi na to, że F1 22 wreszcie jest na wiarze, no to decyzja jest bardzo prosta, słuchajcie, naprawdę. Mogę jeździć na końcu, mogę być ostatni. Dla mnie to nie ma tutaj w tej chwili znaczenia samo poczucie tego, że siedzimy w bolidzie, że jedziemy z tą prędkością, no nawet w baku. Pamiętacie 330 na godzinę nie jest żadnym wyczynem, no więc słuchajcie, naprawdę warto o tym pomyśleć. Tym bardziej, że w porównaniu na przykład dla mnie, bo oczywiście jeżdżę tak naprawdę od gdzieś 2018, z tego tytułu, no to przyznam szczerze, że moje wrażenia są takie, że z każdym. E, chyba e, tytułem, e, no zaczynając już od tej 21, gdzieś już bez asyst, naprawdę to jeżdżenie jest bardziej przyjemne, jest bardziej przewidywalne, bardziej wyczuwalne. E, oczywiście wszystko zależy od tego, jakich e, kontrolerów używamy, no ale oczywiście wiecie, że jestem zwolennikiem e, kierownic. E, no i oczywiście tutaj wyłączyłem. Słuchajcie, wszystko naprawdę już e, wczoraj lekkie testy. Na Bahrainie no, udowodniły, że nie jest to wcale takie trudne jak się wydaje, i naprawdę tutaj wielkie pokłony dla osób, które uważały, że wyłączenie linii no, naprawdę powoduje takie wrażenie wyczucia toru. Oczywiście no, będzie, to, będzie to powodować z jednej strony zwiększenie czasu przygotowania się na przykład do jakiegoś wyścigu w lidze. Ale naprawdę, słuchajcie, warto. Mam nadzieję, że w ogóle tutaj, słuchajcie, nawet nie będę kombinował, czyli kontrola trakcji wyłączona całkowicie. Trudno, naprawdę, słuchajcie. Ci, co ze mną jeżdżą, ci, ci co się ze mną ścigają, naprawdę uważajcie na Darkoena w tym sezonie, no bo wyłączone wszystko, więc może, może być różnie, ale naprawdę samo to, że siedzimy, słuchajcie, w tym VR-ze, no daje nam poczucie naprawdę świetne i bardzo gorąco oczywiście do tego zachęcam. No tak jak widzicie za wiele się nie zmieniło, czyli mamy umiejętności jazdy, możemy sobie oczywiście wybrać tutaj od początkującego, później amator, doświadczony, profesjonalne, elita. No i oczywiście, jeżeli mamy taką ochotę, możemy sobie umiejętności jazdy ustawić na poziomach niestandardowych. No i tutaj wspomaganie sterowania hamulca, ABS, kontrola trakcji, wspomaganie driftu. No, no tutaj chyba słuchajcie tego nie było. To jest z tego co pamiętam no w miarę nowość. Zobaczmy wspomaganie driftu redukuje moc przepustnicy podczas poślizgów o znacznym kącie, dzięki czemu drift staje się łatwiejszy do kontroli. No oczywiście może być to. Słuchajcie zresztą tak jak tutaj jest informacja jest to wspomaganie, które może zostać włączone jedynie podczas gorących okrążeń Pirelli. No bo oczywiście e, tutaj na torach F1 e, w bolidach, słuchajcie, no e, myślę, że drift e, powoduje oczywiście od razu zużycie opon, e, rozgrzanie tych opon, słuchajcie, do czerwoności. E, więc e, no jak najbardziej jest to bardziej przydatne właśnie w tych e, wyzwaniach e, gorących okrążeń e, Pirelli. Oczywiście również e, Edycja Championship daje możliwość. Wyboru super samochodów, to będę oczywiście omawiał później, no ale naprawdę warto o tym pomyśleć. Także to jest to stanowość, jest która jest tutaj w ustawieniach, jeżeli chodzi o systemy wspomagające. No i cóż, dynamiczna linia wyścigowa rodzaj dynamicznej linii skrzynia biegów oczywiście wspomaganie w boksach, wspomaganie wyjazdu z boksów, wspomaganie RS i wspomaganie DRS. No i oczywiście, tak to właśnie wygląda. Dobrze. Dobra, wracamy. E, słuchajcie do naszego interfejsu. E, jeżeli chodzi o ustawienia, styl jazdy. Ustawiony na ekspercki w moim przypadku. E, oczywiście, jeżeli jesteście początkującymi graczami, e, początkującymi kierowcami, no to zachęcam, oczywiście, do rozpoczęcia od e, jakichś stylów e, jazdy, bardziej początkujących. No i dobra, lecimy dalej. Zobaczmy. Interfejs ekranowy. Słuchajcie, co tutaj mamy do ustawienia. Oczywiście, to, co gdzieś tam będzie nam się wyświetlało. E, jeszcze nie sprawdzałem. Słuchajcie, tu jest też, e, wydaje mi się, e, Nowość, natomiast tutaj Będę to sobie oczywiście sprawdzał, co to oznacza. Wyświetlacz ekranowy, oczywiście, możemy włączyć, możemy wyłączyć. Wyświetlanie na ekranie, widok z kokpitu, jednostki prędkości, jednostki temperatury. Mapa toru, oczywiście, możemy sobie wybrać pełną, możemy wyłączyć. Mamy opcję mini mapy. Rotacja tej mapy tutaj też możemy, słuchajcie, dokonać włączenia, wyłączenia także jest tego tutaj naprawdę sporo. Jeżeli macie ochotę, macie czas, no to oczywiście możecie testować. Do woli, jeżeli chodzi o te ustawienia: czas delta, znaczniki bliskości rywala, tagi kierowców, światła startowe, wirtualne, lusterko wsteczne. No, ja nie używam, słuchajcie, wiem, że to jest dziwne ale jakoś do mnie to nie przemawia. No, wolę patrzeć w te lusterka, ewentualnie korzystać ze znaczników bliskości rywala. Gdzieś to wirtualne lusterko zawsze bardziej mi przeszkadzało niż pomagało, więc no, w moim przypadku jest to opcja wyłączona. Stały licznik czasu sesji, no i zawsze wyświetlaj panel celów. To oczywiście gdzieś tam będziemy sobie testowali. Włączenie tej opcji spowoduje, że panel celów zawsze będzie wyświetlany. No dobra, tak to by wyglądało w szybkim skrócie, jeżeli chodzi o interfejs ekranowy. No i oczywiście sterowanie. No tutaj, oczywiście, zachęcam od razu do ustawienia, ja mam opcję słuchajcie klawiatura dodać, oczywiście kierownica gdzieś tam jest to oczywiście ustawione przeze mnie, kalibracja mogę wam pokazać oczywiście tutaj praktycznie nic nie ruszam jest na razie ok, zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało, jeżeli będzie taka potrzeba no to oczywiście włączę może, może słuchajcie delikatnie Coś z tym hamulcem, z uwagi na wyłączenie tego ABS-u. No i tutaj, słuchajcie, ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o wibracje i to siłowe sprzężenie zwrotne. Tak naprawdę pozwoliłem troszeczkę F122, aby to ustawiła, tak naprawdę, zgodnie z przypisaniem do kierownicy, którą posiadam. No, tak jak widzicie, no oczywiście gdzieś tutaj zawsze używałem 120, 110. Na razie zostawiłem to na takim etapie, bo naprawdę, słuchajcie, wczoraj na tych testach od razu, jak oczywiście czekaliśmy wszyscy z utęsknieniem, słuchajcie, ja już godzina siódma, śniadanie czekałem, aż oczywiście włączą jak najszybciej możliwość grania w F1 22, no niestety oczywiście wszyscy czekaliśmy tak naprawdę dopiero o godzinie 16 była taka możliwość, więc no troszeczkę byłem zawiedziony, no bo jednak słuchajcie po to kupiliśmy wersję Championship Edition, żeby od razu, jak tylko wbiło nam na zegarach słuchajcie, 28 czerwiec. No to oczywiście powinniśmy mieć dostęp do tej gry. No ale cóż, najpierw była informacja, że godzina 8, później 10, później 12, no a później niestety czekaliśmy wszyscy i dopiero o godzinie 16. Jeszcze, słuchajcie, trzeba było wyłączyć i włączyć oczywiście Steama zakłócenia normalnie na. Mikrofonie od telefonu. Dobra, później się tym będziemy zajmowali. Dobrze, słuchajcie, także, no tak jak widać, duża nowość tutaj to jest oczywiście maksymalny obrót kierownicy. To możemy sobie, słuchajcie, ustawić. No i oczywiście maksymalna rotacja koła. Jeżeli chodzi o super samochody, tutaj opcja maksymalna to jest 900 stopni. No i zobaczymy, zobaczymy, słuchajcie, jak to się będzie tak naprawdę sprawować, bo jest to, że tak powiem, nadrzędne na tym, co mamy ustawione w opcjach w komputerze, jeżeli chodzi o naszą kierownicę. Na razie testowałem, słuchajcie, sprawdza się to. Natomiast, oczywiście, na początek w ogóle nie zwracam uwagi na czasy, dlatego że zdaję sobie z tego sprawę, że to jest dopiero początek. No i tym bardziej, słuchajcie, że no gdzie. Gdzieś musimy z uwagi na ten VR przyzwyczajać się do tego widoku z kokpitu. No, gdzieś zawsze ostatnie te tytuły czyli 18, 19, 20, 21. W moim przypadku to była oczywiście kamera TV, czyli gdzieś tutaj z nad głowy zupełnie inaczej. Wchodzimy wtedy w zakręty. No wczoraj testowane było oczywiście jazda w kokpicie no i oczywiście ten system halo który gdzieś tam nam przeszkadza ale to jest słuchajcie wszystko naprawdę do przyzwyczajenia da się to zrobić więc oczywiście do tego będę mocno zachęcał dobrze no tutaj oczywiście jeżeli chodzi o ustawienia naprawdę dowolność Tutaj, oczywiście, w zależności od tego, ile ta nasza kierownica ma tych przycisków, tak to sobie ustawiamy. Dobrze, tutaj, oczywiście, na razie możemy odrzucić zmiany, nic nie będziemy zmieniać. Mamy, oczywiście, do dyspozycji, słuchajcie, jeżeli chodzi o Trustmastera, jakieś tam modele kierownic. Więc, jest to gdzieś przygotowane już przez EA Games. No, i oczywiście, zobaczymy, jak to będzie działać dobrze ustawienia grafiki tak jak widzicie możemy sobie oczywiście również tutaj mocno wachlować tymi ustawieniami no gdzieś dla mnie oczywiście opcja bardzo wysoka zobaczymy jak to się będzie oczywiście przedstawiało na wiarze i w momencie kiedy na wiarach będziemy jeździć w lidze na multiplayerze no i oczywiście słuchajcie hdr wszystkie takie rzeczy możemy sobie oczywiście włączać. To już wszystko oczywiście zależy od tego, jakim dysponujemy sprzętem, jak to wygląda. Słuchajcie i jak to się przedstawia Ja jeszcze za bardzo tutaj słuchajcie nie bawiłem się tymi ustawieniami Zostawiam to sobie oczywiście na gdzieś już taką typową rozgrywkę Na razie jest naprawdę fajnie to wygląda Mocno naprawdę robi na mnie wrażenie Jeżeli chodzi o te nowe bolidy Zachowanie na to że naprawdę tutaj bez żadnych problemów Dobrze, kolejna kwestia to są ustawienia audio. No tutaj naprawdę mamy mamy troszeczkę możliwości. E, już tutaj muzyka, słuchajcie, nam działa normalnie. Ja to wczoraj przyciszyłem, bo naprawdę rwało, rwało i jeszcze raz rwało, gdzie tak naprawdę, słuchajcie, e, przy e, tym kąpie nie było w ogóle takiej możliwości przy tym e, ustawieniu audio, e, dlatego że korzystam z karty zewnętrznej e, z preampem, e, więc no przykro mi, ale nie było takiej możliwości. Także, no naprawdę, słuchajcie, byłem mocno zawiedziony. Nie wiedziałem co się dzieje, rwanie głosu było tutaj w menu naprawdę dosyć hardkorowe również występowało na torze no i to oczywiście no, już nie było takie mocno przyjemne. Dobra, na razie sobie muzyczkę ściszymy, nie jest nam potrzebna. Tutaj, oczywiście, jeszcze mocno będziemy słuchajcie, starali się testować te ustawienia audio. No i tak jak widzicie jest, jest troszeczkę więcej kwestii, mamy naciśnienie mów, wycisz, domyślnie wyciszanie podczas rozmowy, no i tutaj oczywiście muzyka podczas powtórki, uprzestrzenienie muzyki podczas powtórki, typ muzyki, także no widać słuchajcie, że gdzieś tutaj to wszystko się zmieniło, no i oczywiście asysta dźwiękowa, Dźwięk wyższego biegu to już pamiętamy. No i oczywiście nowość, z uwagi na to, że możemy na okrążeniu formującym oczywiście zajmować miejsca pola startowe. No i tutaj, jak widzicie, mamy czujnik parkowania. Okrążenie formujące zobaczymy później oczywiście w rozgrywce, jak to wszystko będzie wyglądało. Dobrze, ustawienia telemetrii. E, tak, jak widać, e, no, e, tutaj mamy sporo możliwości. E, oczywiście, no, w moim przypadku, to będzie zależało wszystko od tego, jak liga będzie to wymagać. Bo jeżeli ma być moja telemetria publiczna, no to oczywiście będziemy musieli to zmienić. E, no, i tutaj mamy jeszcze możliwość e, skorzystania z opcji. Pokaż nazwy graczy. No, ciekawy jestem, czy to będzie przez wielu graczy włączone czy wyłączone no, pozwala wybrać czy podczas korzystania z zewnętrznego oprogramowania telemetrycznego nazwa platformy ma być publiczna czy prywatna to jest dosyć ciekawa funkcja także tak to wygląda słuchajcie opcje ułatwień dostępu, zobaczmy napisy, język napisów, czat głosowy, monomix oczywiście opcja ułatwiająca dostęp, która zmienia dźwięk na mono no, i tutaj tryb dla daltonistów: dynamiczna linia wyścigowa. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o opcje. Technologia śledzenia: na razie tutaj słuchajcie, mam to jak widać powyłączane, nie korzystam praktycznie z tego e, muzyka jej, to jest też słuchajcie ciekawa sprawa, możemy sobie tutaj wybrać ścieżkę dźwiękową oczywiście, która jest do dyspozycji albo po prostu motyw, no to już w zależności jak kto lubi, ja gdzieś tam tej muzyki raczej w tytułach nie używam z wiadomych przyczyn słuchajcie roszczeniowych, praw autorskich i tak dalej gdzieś tam wolę używać własne bity Albo własną muzykę. No i regulacje prawne. Słuchajcie, co naprawdę zajęło dosyć sporo czasu, zanim w ogóle weszliśmy do menu, musieliśmy oczywiście zaakceptować, włączyć, zgodzić się na te wszystkie regulacje prawne i prywatność. No i tak jak widzicie, mamy tutaj udostępnienie danych, zbieranie danych z Kraksy, ochrona danych osobowych, no i oczywiście umowa użytkownika i jej games. No, tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o ustawienia. Także przeszliśmy, tak naprawdę, dzisiaj przez wszystkie możliwe ustawienia, jakie są tutaj dostępne. No i oczywiście powrót do ekranu głównego. No i oczywiście te ułatwienia dostępu, które mieliśmy w ustawieniach, które też są tutaj, tak naprawdę dostępne, jako opcja, można powiedzieć, szybka. No dobrze, słuchajcie, na pierwszy odcineczek z poradnika F122, to by było na tyle. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Oczywiście widzimy się na torze. Słuchajcie, kupujcie F122, bo nawet jak tam wszyscy piszą, że nie warto, to oczywiście, że warto. Zresztą, naprawdę, Steam wczoraj, słuchajcie, przegrzewał się. Od graczy, właśnie w F1-22. No i oczywiście zapraszam Was na kolejny odcinek sporadnika F1-22 na moim kanale. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej! Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen F1. Do Nie jeszcze mi no bo tego nienawidzę. Dzisiaj przed Wami. Rajdowe torki właśnie na moim kanale, Fezligi. Fezligi, Fezligi, Fezligi. DS3, Fezligi. DS3, 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 Liga F1 Classic Series. Liga Pere, Pere, Pere. Nie ciągnie mi się lewym, no bo tego nienawidzę. Yeah, yeah. Najlepszy na świecie symulator. EuroTrack. Zapraszam. F1 bez cenzury Polska Liga pomykańście lewym, no bo tego nienawidzę.